Witajcie moi drodzy, mam małą chwileczkę, więc opowiem Wam, dlaczego ja nie korzystam z Zapera i dlaczego odradzam korzystanie z tego typu urządzeń. Być może nie zdajecie sobie sprawy z tego, że natura nie lubi próżni. I w momencie, kiedy zwalczamy pewnego rodzaju, czy to patogeny, czy to bakterie, to na ich miejsce za chwilę pojawiają się inne. Najczęściej są one dużo bardziej zjadliwe niż te, które mieliśmy pierwotnie. Jak wiecie, bakterie czy wirusy mają zdolność do tego, aby mutować się i uodparniać na różnego rodzaju czynniki, również na zioła. Podobnie jest z pasożytami. I na pewno, jeśli próbowaliście jakichkolwiek takich terapii odrobaczających, to zwróciliście uwagę na to, że to, co działało na Was za pierwszym razem, za drugim już nie za bardzo chce działać. I teraz właśnie to, że natura nie lubi próżni i to, że tak czy inaczej, jeśli my nie dostosujemy swojego organizmu do tej takiej fizjologicznej możliwości obrony przed tymi patogenami, to żaden zaper i żadne niszczenie tych bakterii kolejno, czy ogólnie patogenów, pasożytów, jak chcecie to nazywać. Jako pasożyt, mówiąc o pasożytach, ja rozumiem tak naprawdę zarówno bakterie, jak i wirusy pasożytnicze, pierwotniaki oraz to, co Wy sobie wyobrażacie w głowie, czyli pasożyty obłe. Określenie mianem pasożyta jakiejś flory patogennej jest tak naprawdę bardzo szerokim pojęciem w ujęciu, powiedzmy sobie, medycznym, czy w ujęciu tego, co może dziać się w naszym ciele. A więc jeśli my zaczynamy te różnego rodzaju pasożyty zabijać prądami, to z jednej strony pojawiają się bardzo silne reakcje Herxa, które są związane z tym, z tymi toksynami tych obumierających pasożytów, ale również z toksynami, które one wydzielają jeszcze zanim Wy je zabijecie. Więc to jest jedna kwestia. Często trudno sobie z tym poradzić. I teraz, moi drodzy, to nie jest tak, że ja od samego początku nie chciałam korzystać z zaperów. Absolutnie nie. Przecież ja byłam tym wszystkim zafascynowana. Sama, prowadząc gabinet, miałam w planie kupić zaper i robić takie zabiegi, żeby pomagać ludziom. No i cóż takiego się wydarzyło? Rozmawiałam z jedną z osób, która rozprowadza takie zapery i dowiedziałam się, że kupienie takiego zapera i robienie tego typu zabiegów ludziom może na mnie ściągnąć tylko i wyłącznie dużo większą ilość problemów, dlatego że działanie tymi prądami powoduje bardzo dużą ilość toksycznych reakcji, po których ludzie się czują bardzo źle, ale o tym się ludziom w ogóle nie mówi, w ogóle się tego ludziom nie przedstawia, no bo wtedy nie chcieliby kupować tych urządzeń, które często kosztują po kilka tysięcy. No i ja takież urządzenie za kilka tysięcy chciałam kupić, żeby było jak najbardziej dokładne i żeby te częstotliwości można było jak najbardziej dokładnie ustawiać, no oczywiście, żeby pomóc ludziom. Podobnie, moi drodzy, mój biorezonans ma również takie możliwości, aby robić zabiegi przeciw różnego rodzaju patogenom. I teraz, dlaczego ja tego nie robię? No właśnie nie robię tego dlatego, żeby tym ludziom nie zaszkodzić, żeby im nie pogarszać samego samopoczucia, ponieważ moim zdaniem dużo lepiej i dużo bardziej wartościowe jest doprowadzenie do fizjologicznego stanu organizmu, gdzie on będzie w stanie się bronić przed tymi patogenami i stopniowo, powoli będzie sam je zwalczał i je wydalał. Więc jeśli teraz zwrócicie sobie uwagę, odsyłam Was do tego filmu o jodzie. Obejrzyjcie chociaż te dwie części. Trzecia część jest o eksperymencie, który był prowadzony w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Jeśli Was to interesuje, to obejrzyjcie również tą trzecią część. Natomiast ten temat jodu jest tak bardzo mocno szeroki, że te trzy części i tak nie wyczerpały ilości czy ogromu informacji, jaki ja o jodzie posiadam.
te wszystkie informacje o jodzie są zawarte w Symfonii Natury, więc jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam bardzo serdecznie, link do Symfonii Natury w opisie tego filmu. I teraz, moi drodzy, chodzi o to, że jeśli my wiemy, że jod jest pierwiastkiem, który jest potrzebny tarczycy właśnie do tego, żeby ona mogła zwalczać te patogeny z krwi, to dlaczego nie mielibyśmy postawić właśnie na to, żeby nasycić ten organizm jodem? Przy czym, tak jak mówię, do jodu trzeba zastosować cały protokół, który ja przedstawiłam w Symfonii Natury, po to, aby nie zaszkodzić sobie tym jodem, żeby nie przesadzić z dawkami. No i moi drodzy, po co wam duże dawki jodu, skoro tarczyca i tak go nie wykorzysta, jeśli nie zastosujecie tego, co ja przedstawiłam właśnie w Symfonii Natury. Więc żeby rzeczywiście ten jod miał pozytywne oddziaływanie na organizm ludzki, to trzeba zastosować to, co zostało opisane w 10 krokach w Symfonii Natury. Tak to wygląda. Zażywanie samego jodu nie ma kompletnie żadnego sensu. Ale do czego ja zmierzam? Jeśli chodzi o stosowanie zaperów, to one opierają się właśnie o to, że z jednej strony terapie przeciwpasożytnicze leczą czy usuwają pasożyty tylko i wyłącznie ze światła przewodu pokarmowego. I z tego powinniście zdawać sobie sprawę. Przecież zażywanie tych wszystkich preparatów, czy pyrantelum, czy jakichkolwiek innych, na przykład ziołowych, to są preparaty, które wyniszczają pasożyty, ale tylko ze światła układu pokarmowego, czyli najczęściej z jelit. Oczywiście te substancje typu eugenol, one działają antyseptycznie, mogą się roznosić również przez krew, ale one są mało skuteczne. Ja to mówię po prostu z doświadczenia. Mało skuteczne, żeby wyniszczyć czy wytępić te pasożyty we krwi. I teraz po to są rzekomo właśnie te zapery. Aby pozbyć się tych pasożytów zarówno z tkanek miękkich, jak i z krwi. Ale moi drodzy, to co wam już przedstawiłam, właśnie opowiadając o jodzie, zachęcam was, jeśli nie widziałeś jeszcze tego filmu, koniecznie go obejrzyj. A więc, jeśli my wiemy, że w ciągu niespełna 17 minut przechodzi przez tarczycę cała krew naszego układu, naszego organizmu, i jeśli ta tarczyca jest wysycona jodem i innymi pierwiastkami, które są niezbędne do tego, aby ta tarczyca prawidłowo mogła spełniać swoją funkcję, to dlaczego my nie mielibyśmy zacząć od samej podstawy, samej przyczyny tego problemu? Bo główną przyczyną tego problemu ludzi z pasożytami jest po prostu niedobór jodu, przez co układ immunologiczny nie pracuje prawidłowo, a przez co w organizmie mogą się zalęgnąć różnego rodzaju patogeny, których my po prostu nie chcielibyśmy tam mieć. I ja nie mówię tutaj tylko o pasożytach obłych, ale tak jak wspomniałam, mówię o pasożytach w bardzo szerokim znaczeniu, czyli mam tutaj na myśli zarówno pasożyty obłe typu owsiki, glisty, jak i pierwotniaki, czyli lamblie, których nie wyleczycie antybiotykami. Nie da się wyleczyć lambli antybiotykami. Te oczywiście przejdą, mogą wam przejść po niektórych antybiotykach objawy, będzie wam trochę lepiej, ale to za kilkanaście dni czy tygodni to i tak wróci i będziecie mieli ten sam problem. Przecież jeśli nie wiecie, skąd się biorą wasze problemy żołądkowo-jelitowe, w tym również jakieś problemy typu SIBO, to ja wam już mówię, to są właśnie najczęściej lamblie. Chociaż żaden lekarz wam tego nie powie, przecież to lamblia z dwunastnicy przedostaje się do żołądka, rozrzedza kwasy żołądkowe, przez co to, co jemy, nie może zostać prawidłowo strawione, a przez co to stanowi doskonałą pożywkę do tego, aby te patogeny miały się czym odżywiać, tak? W tych jelitach pojawiają się również bardzo silne grzybice i teraz ja naprawdę powiem wam,
Ja jestem rozbawiona tym, z jaką zaciekłością ludzie szukają kandidy w swoich jelitach, kale, krwi i nie wiadomo gdzie tam jeszcze. Kiedy wy w końcu zrozumiecie, że kandida nie jest niebezpieczna dla zdrowia człowieka? Są inne grzyby i pleśnie, które wywołują te choroby i objawy, które macie, ale nie jest to kandida. I choćbyście byli przez rok na diecie bez węglowodanów, to i tak się tych grzybów nie pozbędziecie. A więc, moi drodzy, no, co mogę wam powiedzieć? No, takie jest moje stanowisko. Ja przypominam, że to wszystko, o czym ja tutaj opowiadam na moim kanale, to są moje prywatne doświadczenia oparte o to, co ja przeżyłam i w jaki sposób wyleczyłam się sama, podkreślam, sama siebie wyleczyłam. Z tak wielu chorób, również bardzo ciężkich i trudnych do wyleczenia, że w moim poczuciu wiem, o czym mówię. Oczywiście każdy ma prawo do tego, aby wyciągać własne wnioski na ten temat, na temat tego, co ja mówię. No i ja się bardzo cieszę, że niekoniecznie musicie się ze mną zgadzać. Natomiast ja mam również prawo do własnego zdania, ponieważ, tak jak mówię, ja jestem doskonałym przykładem tego, że to, o czym mówię, działa w 100%. Dlaczego? Ano dlatego, że ja jestem zdrowa. A więc jeśli ktoś mi chce coś zarzucić na podstawie przeczytania jakiejś jednej książki, no to ja nie mam o czym rozmawiać z taką osobą, ponieważ ja takich książek przeczytałam kilkaset albo więcej. Nie wiem, czy ktoś miał okazję widzieć po prostu zbiory moich książek. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ja oceniam wszystko na zasadzie tego, w jaki sposób ja siebie leczyłam, jak różne rzeczy na mnie działały, a testowałam naprawdę przeróżne terapie. Zioła, medycyna ortomolekularna, medycyna chińska czy homeopatia. Więc no, proszę mi pokazać drugiego takiego naturopatę, osobę, która się zajmuje naturalnym leczeniem ludzi, która ma tak szeroki zakres wiedzy w zakresie leczenia ludzi. No ja takiego nie znam, ale jeśli znacie, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Chętnie się zainteresuję również właśnie wiedzą tej osoby i tym, w jaki sposób ona prowadzi terapię. No bo tak jak wspominałam, wiedzy nigdy nie jest za dużo. Niemniej jednak, to, czy wy będziecie korzystać z Zapera, czy też nie, to jest tylko i wyłącznie wasza sprawa i wasze indywidualne podejście. Ja sugeruję zająć się problemem od podstaw, a ten problem można bardzo łatwo rozwiązać właśnie dzięki 10 krokom, które opisałam w Symfonii Natury. No i moi drodzy, oczywiście nie muszę tutaj wspominać, że koszt Symfonii Natury jest nijak współmierny z ceną Zapera, które często kosztują powyżej 3000 zł. Wiadomo, co się bardziej opłaca. No i tutaj przede wszystkim unikamy z jednej strony jakichś poważnych reakcji Herxa, a z drugiej strony no, dostarczamy do organizmu właśnie to, czego on potrzebuje. A on potrzebuje mikroelementów, które w pewien sposób zabezpieczają cały nasz układ odpornościowy przed wtargnięciem patogenów. Moim zdaniem lepiej podziałać w taki sposób. Jeśli ty masz inne zdanie, oczywiście masz prawo do innego zdania i do tego, aby stosować takie terapie, no, które są po prostu zgodne z tobą. Ze mną nie jest to zgodne. Ja słyszałam o tych Zaperach i to nie tylko od jednej osoby. To nie tylko od jednej osoby słyszałam właśnie, co dzieje się z ludźmi stosującymi właśnie Zaperę. Więc no, ja bym do tego wszystkiego naprawdę podeszła z dużą dozą ostrożności i rozsądku. Trzeba się zastanowić nad tym, jaki ty chcesz efekt osiągnąć, no i działać zgodnie ze swoimi przekonaniami i przeświadczeniami. Bez względu na to, jaką decyzję ty podejmiesz, i tak poniesiesz za nią konsekwencje. No, tak to już jest skonstruowane, tak? Będziesz się leczyć Zaperem,
no to będziesz mieć reakcje związane ze stosowaniem tego zapera. Wybierzesz inną drogę, no to poniesiesz konsekwencje związane z tą inną drogą. Czy one będą lepsze czy gorsze, to się okaże w praniu. Natomiast zawsze jest tak, że bez względu na to, jaka decyzja będzie podjęta, to zawsze będą konsekwencje tej decyzji. No i tak jak mówię, moi drodzy, ja jestem daleka od tego, żeby kogokolwiek nabijać w butelkę. Ja ten biorezonans mój testowałam na sobie, testowałam, jak to działa. I o ile rzeczywiście te leki energetyczne, które się robi na biorezonansie, one mają przełożenie na zdrowienie organizmu. Niestety są to leki, które są leki informacyjne, które są bardzo krótkotrwałe, bo tak naprawdę z moich obserwacji wynika, że naniesiona częstotliwość działa w granicach 1,5 tygodnia, więc no nie jest to jakoś zatrważająco dużo. Po tym czasie działanie tych preparatów po prostu słabnie. Oczywiście, jeśli do mnie przychodzą zwłaszcza znajomi, to ja im robię te preparaty, żeby jak najszybciej po prostu im pomóc, ale z drugiej strony ja też ich zabezpieczam, zabezpieczam im układ immunologiczny, żeby mógł on po tym, jak ten lek już skończy działanie, ten lek informacyjny, żeby ten układ immunologiczny mógł podjąć pracę i żeby miał z czego tą pracę podjąć i w jaki sposób, żeby miał w jaki sposób neutralizować te patogeny. Więc to rzeczywiście jestem jak najbardziej za tym. Natomiast zabiegi na tym biorezonansie, no to to nie jest po prostu ten kierunek. To jest, no, to nie jest ten kierunek. Dlatego podobnie zresztą jak jest z odczulaniem, tak? Za to odczulanie biorezonansem płaci się miliony złotych. A i tak, tak jak wspomniałam, natura nie lubi próżni. Przecież ja znam takie osoby, które się odczulały na biorezonansie i co? Non-stop łażą i non-stop mają inne alergie. Dlaczego? No dlatego, że natura nie lubi próżni. Jeśli jednej alergii się pozbędziemy, to na jej miejsce przyjdzie inna albo kilka innych. I tego podobnie jest z patogenami w naszym organizmie. Jeden wytępimy, przyjdzie inny, bardziej zjadliwy albo kilka innych bardziej zjadliwych. Więc należy się tutaj zastanowić nad bardziej rozsądnym działaniem, jeśli rzeczywiście chcemy działać, no, pozytywnie na nasz organizm. To kwestia tego, jakich my efektów po prostu oczekujemy. Dobra, koniec mojego wywodu. Lecę. Moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa.